kochani, zauważam, że świat się bardzo zmienił. Świat się bardzo zmienił, a szczególnie zmieniła się ta część świata, która dotyczy związków. Ponieważ jeszcze nie tak dawno, czyli za czasów mojej młodości, jedną z wartości u kobiety była uroda. Kobiety miały ogromnie dużo różnych wartości i jedną z tych wartości była uroda. I spostrzegam, że teraz jest zupełnie inaczej, że teraz we współczesnym świecie, który mnie otacza, kobieta ma urodę i ta ilość tej urody u kobiety decyduje nie o wartości, o urodzie kobiety decyduje wartość. Jak kobieta ma jeszcze jakąś wartość, na przykład dodatkowo umie grać na wiolonczeli, to ta gra na wiolonczeli dodatkowo kobiecie dodaje urody. Jeżeli kobieta, dajmy na to, dodatkowo umie jeździć konno, to ta umiejętność konnej jazdy kobiecie dodatkowo dodaje urody. I teraz, jeżeli kobieta coś potrafi, ma jakąś inną wartość nabytą w swoim życiu, na przykład umie tańczyć, albo śpiewać, albo chociażby robić na drutach, to sama ta umiejętność trzymania drutów dodaje kobiecie urody. Jeżeli taka kobieta weźmie do ręki szydełko, to już jej przybywa urody. I kochani, nie wiem, czy zauważyliście, we współczesnym świecie rzadko która kobieta interesuje się jakimiś innymi wartościami poza urodą. Czemu? Bo ten świat zwariował. Ten świat zwariował na punkcie botoksu, na punkcie silikonów, na punkcie wygładzacza zmarszczek. Ten świat zwariował do tego stopnia, że kobietom się wydaje, że my faceci się zakochujemy w urodzie. A to, drogie panie, informuję was, to nie jest prawda. Prawda jest trochę inna. Nam, mężczyznom, wasza uroda nie odbiera możliwości zakochania się w was. Zapamiętajcie. Koniec. Koniec. Koniec.